We wtorek 28 października na przedostatniej w tej kadencji sesji spotkali się radni Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Podczas spotkania podjęto kilka ważnych uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania starostwa i współpracy powiatu z gminami. Z istotnych uchwał to są uchwały tzw. drogowe. To są to uchwały z gminami, z gminą wiejską, z gminą Łagiewniki, z gminą miejską Dzierżoniów. Są to uchwały, które podejmujemy już od wielu lat, których finansowo wspomagamy te gminy i dzięki naszemu wspomożeniu i naszemu udziałowi w tym te gminy mają większe szanse na uzyskanie środków i na przebudowę dróg i chodników. Ludzie mieszkający w miastach nie zauważają jednej prostej rzeczy w gminach wiejskich. W gminie miejskiej każdy chodzi po chodniku, w gminach wiejskich tego nie ma. W związku z tym niektórzy się dziwią, ale duża część naszych umów z gminami jest oparta na tym, że my im pomagamy w budowie ciągów pieszych. To jest podstawowa rzecz, zapewnienie bezpieczeństwa. Przy naszych drogach powiatowych my remontujemy drogi, oni wykonują chodniki bez współpracy z nami. Kolejną uchwałą, która jest istotna, bo troszeczkę zmienia nasze podejście do transportu publicznego. Mianowicie wiemy wszyscy, że gmina Bielawa jest odpowiedzialna za prowadzenie tego transportu w imieniu wszystkich gmin powiatu. Nie jest to co prawda zadanie własne powiatu jako takie, ale stwierdziliśmy, że ponieważ jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej, możemy po raz kolejny gminę Bielawa wspomóc finansowo i pomóc w usprawnieniu transportu publicznego. W jakiej kwocie? W tej chwili to jest kwota 100 tysięcy złotych. Poprzednio również była to taka kwota. Była to też okazja do podsumowania minionej kadencji. Myślę, że największy, taki najważniejszym zadaniem to było oddłużenie związane ze szpitalem. Dług szpitala, który zastałem, wynosił ponad 50 milionów złotych. Dzisiaj to już wszystko poszło w niepamięć. Niektórzy już tego nawet nie pamiętają. A prawda jest taka, że pozyskaliśmy mega dotację w tamtym okresie, najwyższą w Polsce, 33,5 miliona złotych. Fakt, że podjęliśmy kroki w zakresie przebudowy dróg, budowy nowych dróg. Myślę, że to jest zadanie, w sumie już dzisiaj mamy policzone, że ponad 80 kilometrów dróg w powiecie, czyli blisko 40 parę procent uzyskało nowe nawierzchnie. Blisko 15 kilometrów chodników wybudowaliśmy. Wybudowaliśmy halę sportową przy drugim ELO, ale też i mnóstwo boisk, remontów, termomodernizacji. Termomodernizacje w sumie na blisko 10 milionów złotych. W sumie, gdyby tak policzyć, to na inwestycje wydaliśmy 100 milionów złotych w tej kadencji. Myślę, że to jest duże, duże wyzwanie dla powiatu, biorąc pod uwagę, że większość powiatów ma naprawdę spore kłopoty z utrzymaniem podstawowych zadań, realizacją podstawowych zadań. My mamy wszystkie wskaźniki, możemy zaciągać kredyty, możemy realizować inwestycje. Z tego powodu należy się cieszyć. Naprawdę powiat dzierżoniowski w oczach kolegów, moich samorządowców, uchodzi za powiat bardzo stabilny, rozwijający się, inwestujący. Już 4 listopada ostatnie w tej kadencji spotkanie w tym składzie radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Kto zostanie ponownie wybrany, dowiemy się już 16 listopada podczas tegorocznych wyborów samorządowych.